Cześć, z tej strony Marcin Piechota. Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę po siłowni, na której pracuję, Just Gym Warszawa. Zobaczycie, jaki mamy sprzęt i jak to wszystko wygląda od środka. Nasza siłownia czynna jest 24 godziny na dobę. Aby z niej skorzystać, możemy albo wykupić sobie karnet, przypisać palec i wtedy korzystamy do wejścia ze śluzy. Jest to opcja właśnie korzystania 24 godziny na dobę lub po prostu wezwanie obsługi, zeskanowanie karty sportowej i tutaj już musimy dopasować się oczywiście do godzin pracy obsługi siłowni. Tuż po wejściu na parterze mamy dostępne do dyspozycji szafki, takie mniejsze. Tutaj możemy na przykład szybko zmienić buty, zostawić kurtkę, zabrać potrzebne rzeczy na trening. Nie musimy korzystać wtedy z szatni, jeżeli nie potrzebujemy na przykład brać prysznica lub zostawiać większej ilości rzeczy. Tuż obok maszyny, w których kupimy ewentualnie kłódkę, jeżeli jej jeszcze nie posiadamy, ponieważ wszystkie szafki są zamykane na kłódkę. Lub możemy tutaj kupić wodę, napoje, jakieś energetyki, przedtreningówki oraz batoniki. Ulubione. Użytkowa powierzchnia siłowni jest naprawdę bardzo duża. Tutaj schody, które prowadzą na pierwsze piętro, tam mamy dostępną szatnię, o tym za chwilę. Natomiast jeszcze na dole mamy strefę cardio podzieloną na dwie części. Najpierw pokażę Wam tutaj tę bliższą na dole. Rowerki klasyczne, elektryczne. Tutaj rowerki, które nie są podłączone do prądu, są to rowerki spinningowe. I mamy również do dyspozycji monitor z komputerkiem, gdzie możemy sobie włączyć na przykład jakiś program spinningowy. Ciekawa opcja. Tutaj mamy kilka rowerków poziomych, takich, które mocniej obciążą nam pośladki, ale odciążą krocze. Dla panów to coś istotnego. Tutaj mamy orbitreki, takie bardziej opływowe. Fajna opcja dla osób, które nie robią takich sztywnych orbitreków. A tutaj trzy maszyny typu schody. Proszę bardzo, zawodniczka zasuwa. Uwierzcie mi, że schody poprawnie wykonane są naprawdę ciężkie, dają w kość. Uciekamy na drugą część cardio. A po tej stronie parteru mamy orbitreki, te takie bardziej sztywne, czyli tutaj pedały poruszają się po określonej płaszczyźnie oraz bieżnie. Bieżni jest naprawdę sporo. Pierwsza właściwa część siłowni jest bardzo funkcjonalna. Tutaj taka mała brama, naprawdę z milionem opcji ćwiczeń. Możecie zobaczyć chociażby z samego opisu. Oprócz tego, co tutaj mamy zaproponowane, możemy wymyślić jeszcze naprawdę masę innych ćwiczeń. Dalej mamy strefę funkcjonalną z tak zwanym oktagonem. Oczywiście od 8 wsporników. Mamy małpi gaj, drążki, tarcze, miejsce, gdzie możemy wykonywać martwe ciągi, przysiady, podczepić TRX-y, spory zasób chociażby piłek lekarskich, do slamów, takich, które się odbijają, plecaki, tam dalej ketle. Tutaj mamy sztangi proste, gotowe, czyli takie, na które nie musimy zakładać ciężaru, boksy. Tuż za rogiem jest taka mini strefa do rozciągania z drabinkami, piłeczkami. A w tym momencie stoję na tak zwanym potocznie dywanie, red carpet, gdzie możemy wykonać na przykład pchanie sanek, uderzenia linami. Mamy tutaj policzone 18 metrów takiego dywanu. Wzdłuż całego dywanu od początku siłowni biegną bieżnie. Nie wiem, ile jest stanowisk, nie chcę mi się liczyć, natomiast jest ich naprawdę sporo. Przechodzimy nieco dalej i docieramy do strefy maszyn Hammer, których jest dużo i naprawdę jest w czym przebierać. Maszyny na barki i klatkę, tutaj mieliśmy plecy, pośladki, nogi i suwnice klasyczne. Tutaj zaczyna się strefa wolnych ciężarów, mamy stojak, gdzie możemy wykonywać przysiady na przykład oraz dużą bramę, na przykład gdzie możemy robić rozpiętki wewnątrz, ściągania drążka. Mamy ogólnie 8 wyciągów łącznie, a tutaj znajduje się już tak zwana mordownia. Ławeczki do wyciskań, skosy górne, skosy dolne, barki, czyli wyciskania pionowe. Docieramy za róg, tutaj po drodze mieliśmy jeszcze toaletki. Docieramy tutaj za róg, kolejna strefa do podnoszenia ciężarów z podestem. Sporo hantli do wyboru, mamy Smitha. I w tej samej strefie znajdują się jeszcze ławeczki, na których korzystamy z hantli. Ławeczek też jest sporo, wszystkie mają ruchomy skos, chyba tylko dwie są takie poziome.
hantli mamy od 2,5 kg do 50, przynajmniej po 3 pary, także jest tego sporo. Tutaj mamy kolejny stojak ze sztangami, tym razem giętymi. I jeszcze inny rodzaj ławeczek do robienia brzuszków. Tutaj też brzuszki wyprosty na plecy, czyli przeciwieństwo brzuszków. Jak widzicie, wszystko jest całkiem ładnie oświetlone. Bardzo fajny efekt dają tutaj właśnie te szyby, te okna ogromne. Wysokość jest około 4-5 może metrów. I na samym końcu siłowni mamy salkę cardio. Salka jest w tym momencie zamknięta i jest dostępna tylko w trakcie zajęć fitness. Tak właśnie wygląda cały dół. A teraz przejdziemy się na górę, bo tam też mamy jeszcze sporo sprzętu. Na górze siłowni możemy podziwiać piękne logo. Jest to strefa maszyn stosowych. Za chwilkę tak mniej więcej pokażę Wam, jakie maszyny mamy. Jest ich też naprawdę bardzo dużo do wyboru, do koloru. Praktycznie po dwa na każdy ruch, pomijając kwestię, że jest kilka zazwyczaj na jedną grupę mięśniową. Pierwsza część maszyn stosowych, tutaj taka specyficzna maszyna na pośladki, rzadko spotykana na siłowniach, maszyna do brzucha. Tam z tyłu również kolejna maszyna do brzucha. Tutaj mamy strefę, gdzie możemy przetrenować nogi, barki, klatkę, barki ponownie, plecy, ściągania na plecy. Tutaj jest wiosłowanie. A tutaj możemy robić rozpiętki, też bardzo popularna maszyna. Tam przejście do szatni, za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda. Tymczasem lecę na drugą część. Jestem na drugiej stronie pierwszego piętra i tutaj mamy również maszyny stosowe. Poza tym, że różnią się kolorem, to jeszcze mają troszkę mniejsze stosy, więc ja nazywam te takie mniej profesjonalne, bardziej amatorskie, ponieważ po prostu dla osób, które są bardzo zaawansowane i silne, braknie im stosu. Bardzo fajna, użytkowa maszyna do podciągania oraz robienia pompek z odciążeniem. Filmik, jak jej używać, jest na moim kanale. I lecimy dalej. Maszyny do wyciskań ponownie, nóżki. A tutaj mamy taką strefę funkcjonalną. W strefie funkcjonalnej mamy troszeczkę sprzętu mniej standardowego, na przykład tutaj taka bieżnia uniesiona pod górę, na której możemy trzymać ciężar i wspinać się. Jest ciężko, uwierzcie mi. Bardzo fajna, taka hartująca, wytrzymałościowa. Tutaj mamy na przykład taki rowerek ręczny. Siadamy sobie i zasuwamy rękami. O, może dam radę jedną ręką. Dobra, poszło. A tutaj bieżnia sprinterska, na której możemy wykręcić na przykład maksa w naszym sprincie. Nie nadaje się do długiego biegania, ale nadaje się po prostu do zmierzenia naszego maksa. Ergometry wioślarskie. No i to jest strefa fighting. Również mamy tutaj takie zbajerowane rowerki, nazywają się airbike'i, do okręcenia interwałów i kawałek maty do treningu. Jesteśmy na piętrze pierwszym, tutaj na samym końcu mamy szatnię. Pozwolę sobie wejść do męskiej, tylko najpierw sprawdzę, czy nikogo tam nie będzie z gołą pupą. Tutaj szatnia damska, a na samym końcu korytarza męska. Jak widzicie, mamy naprawdę potężny kawałek siłowni, dobrze wyposażonej, także na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Nie mówię tylko o zwykłym treningu siłowym, ale przede wszystkim również o miejscach, gdzie można potrenować funkcjonalnie. Byliśmy na przechadzce w Jazz Gym Warszawa, siłownia, która znajduje się w Warszawie na Mokotowie. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzania naszej siłowni. Tak jak wspomniałem, każdy tutaj się odnajdzie. Spotkacie na miejscu również mnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, komentowania, lajkowania i tak dalej. Po prostu pomóżcie mi się rozwijać. Do zobaczenia.